Rozpaliłam już.
związku ze stworzeniami ziemnowodnymi czy też płazami. W ogóle nikt się z nim nie mógł równać, prócz profesora Williama Wickley z Cambridge i profesora Giacomo Beccariego z Rzymu. Po niemiecku mówił równie dobrze.
coś jakby ruszyło w przeciwną stronę. Po pierwsze, na miejsce świętej pamięci Łasa pojawił się Pankrat, młody jeszcze, ale rokujący wspaniałe nadzieje stróż zoologiczny, a w instytucie powolutku zaczęto palić. Latem zaś Persikow przy pomocy Pankrata złapał nad klaśmą 14 banalnych żab. W terrarium znowu zawrzało życie. W roku 23 Persikow miał już 8 wykładów tygodniowo, 3 w Instytucie Zoologii i 5 na Uniwersytecie. W 24 miał ich tygodniowo 13, nie licząc kursów przygotowawczych. Wiosną 25 zaś wsławił się tym, że ściął na egzaminie 76 studentów, a wszystkich na płazach. Jak to, nie wie pan, czym różnią się płazy od gadów? Pytał Persikow. To doprawdy śmieszne, młody człowieku. Płazy nie mają miedniczek nerkowych, ani śladu. Tak, wstyd. Jest pan zapewne marksistą. Jestem marksistą, odpowiadał ścięty z przygnębieniem. Proszę zatem zgłosić się na jesieni, mówił uprzejmie Persikow i raźno wołał do Pankrata. Dawać następnego. Tak jak amfibie ożywają po długotrwałej suszy, skoro tylko spadnie pierwszy obfity deszcz, ożył profesor Persikow w roku 1926, gdy Zjednoczone Towarzystwo Amerykańsko-Rosyjskie, rozpoczynając od roku Zaułka Gazetnego i Twerskiej, wzniosło w śródmieściu Moskwy 15-15-piętrowych wieżowców, na przedmieściach zaś 300 domków ośmioro rodzinnych, i w ten sposób raz na zawsze uporało się z owym strasznym i śmiesznym zarazem kryzysem mieszkaniowym, który tak dawał się we znaki mieszkańcom Moskwy w latach 1919-1925. To było w ogóle piękne lato w życiu Persikowa. Profesor zacierał ręce z cichym, a zadowolonym chichotem, kiedy przypomniał sobie, jak to się gnieździł z Marią Stiepanowną. W dwóch pokojach. Profesor odzyskał obecnie wszystkie 5 pokojów, roztasował się, rozmieścił w pomieszczeniach 500 książek, wypchane gady, wykresy, preparaty, a na biurku w gabinecie zapalił zieloną lampę. Instytut również trudno było poznać. Przemalowano go na kremowo. Do pokojów gadów doprowadzono specjalne wodociągi. Wszystkie szyby zastąpiono szkłem lustrzanym. Przysłano
przeszedł do gabinetu asystenta. Tam na szklanym stole na wpół uduszona i otępiała z bólu i strachu leżała żaba. Ukrzyżowana na korkowym statywie, a jej przezroczyste, galaretowate wnętrzności wyciągnięte były z zakrwawionego brzucha pod mikroskop. Bardzo ładna, orzekł Persikow i przyłożył oko do okularu mikroskopu. Zapewne coś nader interesującego można było zobaczyć w kresce żaby, gdzie strumykami naczyń krwionośnych widoczne jak na dłoni dziarsko pomykały żywiuteńkie erytrocyty. Persikow bowiem zapomniał o swoich amebach i przez półtorej godziny na przemian to on, to Iwanow przypadali do szkła mikroskopu. Obaj uczeni przerzucali się przy tym podnieconymi, ale niezrozumiałymi dla zwykłych śmiertelników słowami. Wreszcie Persikow oderwał się od mikroskopu, oświadczając: cóż zrobić, krzepnie. Żaba ciężko poruszyła łbem, a w jej gasnących oczach bez trudu można było wyczytać: drani jesteście i tyle. Persikow wstał, rozprostował strętwiałe nogi, wrócił do swojego gabinetu, ziewnął, potarł palcami wiecznie zaczerwienione powieki, przysiadł na taborecie, zerknął w mikroskop, palcami ujął już kremalierę i zamierzał przekręcić zębatkę, ale jej nie przekręcił. Prawe oko Persikowa widziało mętnawe, białe koło, a w nim blade, nieostre ameby. Po środku koła zaś tkwił kolorowy zakrętas, bardzo przypominający damski loczek. Persikow, podobnie jak setki jego uczniów, widywał ten zakrętas wiele razy, ale nikt się nim nie interesował, bo i po co? Kolorowa smużka światła przeszkadzała tylko obserwować i wskazywała, że ostrość jest źle ustawiona. Ścierano ją więc bezlitośnie jednym obrotem pokrętła. Pole rozświetlało się równomiernym białym światłem. Smukłe palce zoologa już na dobre spoczęły na karbowanych pokrętłach, kiedy raptem drgnęły i odskoczyły. Winne temu było prawe oko Persikowa, które nagle stało się czujne, zdumiało się, a nawet zatrwożyło. To nie jakieś tuzinkowe bezdalęcie siedziało przy mikroskopie. O nie! Siedział przy nim profesor Persikow. Całe jego życie, wszystkie jego myśli skoncentrowały się na prawym oku. Przez 5 minut w kamiennej ciszy wyższa istota obserwowała niższą, męcząc i wytężając oko nad znajdującym się poza ogniskową preparatem. Wszystko wokół milczało. Pankrat zasnął już w swoim pokoiku wydzielonym z westybulu i raz tylko gdzieś daleko melodyjnie i delikatnie zadzwoniły szyby szaf. To Iwanow, wychodząc, zamykał swój gabinet. Jęknęły za nim drzwi wejściowe. Dopiero potem dał się słyszeć głos profesora. Do kogo profesor się zwracał, nie wiadomo.